Witaj. Zapraszam do obejrzenia czwartej części montażu systemu automatycznego nawadniania trawnika. Jeżeli jesteś na moim kanale pierwszy raz, to zapraszam do obejrzenia wcześniejszych odcinków, w których pokazałem, jak samodzielnie zaprojektować system nawadniania, jak zmontować i podłączyć skrzynkę elektrozaworową oraz podłączyć wodę do systemu. W czwartej części pokażę, jak podłączyć i zaprogramować sterownik, ułożyć i podłączyć rurociągi i zasacze, a także jak ułożyć trawę po montażu systemu. Będzie to przedostatni już odcinek z budowy systemu nawadniania. Cieszę się, że pod filmami pojawia się sporo pytań. Staram się na wszystkie odpowiedzieć, aby pomóc Ci samodzielnie zamontować system nawadniania we własnym ogrodzie. Mam też nadzieję, że taki sposób przekazywania informacji w filmach jest dla Ciebie pomocny i zrozumiały. Liczę na to, że jeżeli moje filmy są dla Ciebie wartościowe, zostawisz pod każdym łapkę w górę i zasubskrybujesz mój kanał. To bardzo motywuje do dalszego tworzenia kolejnych filmów. Zapraszam także na mój kanał na YouTube. Tymczasem zapraszam do oglądania tego odcinka. Jak już wiesz, z drugiej części do mojego systemu zastosuję czterosekcyjny sterownik wewnętrzny firmy Rainbird. Sterownik zamontuję w domku narzędziowym, do którego doprowadzony jest już prąd. Zamontuję go w okolicy gniazdka na ścianie sąsiadującej z trawnikiem. Dzięki temu nie będę musiał ciągnąć instalacji po kilku ścianach domku. W zestawie ze sterownikiem dostarczone są kołki montażowe oraz baterie do podtrzymywania pamięci w przypadku braku prądu, instrukcja obsługi w kilku językach, a także zasilacz. Przygotowałem kabel do sterowania elektrozaworami, którego podłączenie w skrzynce elektrozaworowej pokazałem w poprzednim odcinku. Kabel puściłem w wykopie razem z rurą jednej z sekcji. Zamontowałem także czujnik deszczu w miejscu, gdzie nie będzie osłonięty przed opadami deszczu, aby odpowiednio działał. Przewód od czujnika puściłem pod dachem wewnątrz domku i podłączyłem do sterownika. Zastosowany sterownik Rainbird posiada opcję podłączenia modułu Wi-Fi, który po podłączeniu z domową sieci Wi-Fi umożliwia sterowanie nawodnieniem z aplikacji na urządzeniach mobilnych. Sterownik podłączony jest do sieci przez wspomniany wcześniej zasilacz. Podłączamy go w pierwsze dwa wejścia oznaczone 24 V. Kolejne dwa wejścia oznaczone SENS to miejsce podłączenia czujnika deszczu. Dalej gniazdo C to podłączenie masy od elektrozaworów, M to podłączenie zaworu głównego, którego zapomniałem zastosować, lub wyjście do sterowania pompą, oraz gniazda 1, 2, 3 i 4 to miejsce podłączenia każdego elektrozaworu sekcyjnego. Tu podłączony jest oddzielnie drugi przewód od każdego elektrozaworu. Pierwszy podłączony jest wspólnie z pozostałymi pod gniazdo C. Zaprogramuję teraz sterownik. Zaczynam od ustawienia daty i godziny. Jest do tego dedykowany przycisk Data Time. Po jednokrotnym naciśnięciu miga wybór dnia. Plusem ustawiamy dzień miesiąca. Przechodzimy do ustawienia miesiąca wciskając przycisk Next. Plusem zmieniamy miesiąc i przechodzimy do ustawienia roku. Kolejne przyciśnięcie przycisku Next powoduje przejście do ustawienia godziny, a dalej minuty. Przyciskiem Next przechodzimy do kolejnego ustawienia, przyciskiem Back cofamy się do poprzedniego. Plusem i minusem zmieniamy wartość. Akceptujemy ustawienia wciskając przycisk Auto. Teraz czas na ustawienie programów nawadniania. Służy do tego przycisk Shuttle. Po wciśnięciu wchodzimy w ustawienia pierwszej sekcji. Plus i minus służą do wyboru żądanej sekcji. Przyciskiem Next przechodzimy do ustawienia długości cyklu nawadniania. U mnie pierwsza sekcja to dysze van, dla których 5 minut nawadniania to optymalny czas. Przyciskiem Next przechodzę do ustawienia godziny startu. Sterownik ma możliwość ustawienia maksymalnie do 4 cykli nawadniania w ciągu doby. Kolejne przyciśnięcie przycisku Next powoduje przejście do wyboru dni, w jakich system ma działać. Możemy wybrać nawadnianie codziennie, dni nieparzyste lub parzyste, nawadnianie co jakąś ilość dni lub ustawić nawadnianie na wybrane dni tygodnia. Pomiędzy tymi funkcjami poruszamy się przyciskami Next i Back. Zmiany dokonujemy plusem lub minusem. Wciskając przycisk Next przechodzimy do momentu, a zacznie migać wskazanie sekcji. Plusem wybieramy kolejną sekcję drugą. Wciskając Next przechodzimy do ustawienia ilości minut i plusem ustawiamy żądaną długość nawadniania drugiej sekcji. Druga i trzecia sekcja będzie ustawiona na 15 minut.
Z czego to wynika, wyjaśnię w kolejnym odcinku, gdy będę mówił o ustawieniu i zastosowanych zraszaczach i dyszach. Ważne jest to, że nie musimy zmieniać godziny startu dla kolejnej sekcji. Pozostawiamy tą samą godzinę startu dla wszystkich, sterownik sam automatycznie uruchomi drugą sekcję, gdy zakończy się cykl podlewania pierwszej. Podobnie ustawiamy trzecią sekcję. Ustawiony program akceptujemy wciskając przycisk Auto. Wszystkie lub każdą sekcję indywidualnie możemy załączyć także manualnie, poza programem. System jeszcze nie jest skończony, dlatego odłączam zasilanie, żeby nie narobił się bałagan. Aby manualnie załączyć system, wciskamy przycisk Manual. Aby uruchomić nawadnianie, wciskamy przycisk Next. Możemy też wybrać którąś sekcję indywidualnie, wybierając plusem lub minusem żądaną sekcję, a następnie po przejściu na minuty ustawiając czas podlewania. Tu sterownik informuje nas, że zasilanie jest odłączone. Wskazuje No AC. Sterownik Rainbird posiada również funkcję procentowej zmiany czasu nawadniania. Wciskając przycisk z procentami, plusem i minusem możemy zwiększać lub zmniejszać czas nawadniania bez konieczności zmian programu. Przykładowo w czasie upałów, jeżeli chcemy wydłużyć czas nawadniania o 30%, robimy to jak opisałem wcześniej. Każdy program zostanie wydłużony o daną ustawioną wartość. Przykładowo mamy ustawiony czas nawadniania po 10 minut na każdą sekcję. Zwiększając o 30%, czas nawadniania wyniesie 13 minut dla każdej sekcji. Analogicznie możemy zmniejszyć czas np. na wiosnę lub jesień, ustawiając minus żądaną wartość procentową. Przyciskiem OFF wyłączamy system. Zabieram się teraz za montaż zraszaczy. Ustawię ostatni zraszacz jednej z sekcji. Podłączony będzie rurą FI25 z kolankiem wkręconym w zraszacz. Ustawiam wstępnie zakres pracy zraszacza, tak żeby po uruchomieniu tej sekcji dokonać tylko drobnej korekty. Ustawienie zraszaczy i zasięgu omówię i pokażę w kolejnym odcinku. Pogłębiam rowek w miejscu ustawienia zraszacza, tak żeby ustawiony był na równo z ziemią, poniżej poziomu, na którym kosi się trawę. Wciskam rurę w słączkę do oporu. W połowie pojawia się wyczuwalny opór. To miejsce, w którym rura wsuwa się w o-ring uszczelniający. Rurę musimy wsunąć jeszcze głębiej. Następnie dokręcam nakrętką. Mogę teraz ustawić zraszacz i przysypać ziemią. Zawsze ustawiać zraszacze w pionie i dokładnie ubij ziemię dookoła. Również za zraszaczem. Kolejny zraszacz ustawię w narożniku przy krawężnikach. Ważne jest, aby stał całkowicie w narożniku. Zagwarantuje to dokładne podlanie trawy przy obrzeżach, o czym wspomniałem już w pierwszej części. Żeby go ustawić, muszę skuć podsypkę betonową stabilizującą krawężniki. Tak samo jak wcześniej, zraszacz ustawiam na równi z poziomem gruntu. Podłączę teraz jeden z trójników. Układam rurę w wykopie. Odmierzam długość. Obcinam. Wciskam do oporu trójnik i skręcam. Kolejna rura do tego trójnika. Odmierzenie na długość, obcięcie i dokładnie skręcenie. Pamiętaj, żeby rurę wsunąć zawsze do końca i nie zatrzymywać się na pierwszym oporze, który stwarza dopiero o-ring uszczelniający. Jeżeli masz już wykopane rowki pod najdalej oddalone zraszacze, być może jest to dobry moment, żeby w wykop wrzucić kable do zamontowania oświetlenia ogrodu lub gniazdka gdzieś na końcu działki. Co prawda nie będą one położone zgodnie z przepisami, jednak jest to twój ogród i jeśli zrobisz sobie dokumentację zdjęciową, to unikniesz przecięcia kabla w przyszłości. Teraz montaż innego zraszacza umieszczonego w pobliżu rurociągu. Zastosuję tu inny trójnik i rurkę o średnicy 16 mm. Ze względu na opór dla wody, jaki stwarza rurka mniejszej średnicy,
nie podłączaj rurkami 16 mm zraszaczy oddalonych o kilka metrów od rurociągu głównego. Przymierzam trójnik, aby wiedzieć, w którym miejscu obciąć rurę. Docinam prostopadle. Rozkręcam trójnik, nakrętkę wciskam na rurę, a rurę na czerwony nypel. Dokręcam nakrętką. Druga strona tak samo. Ważne jest, aby rura docięta była pod kątem prostym, żeby zapewnić pewne i szczelne połączenie. Teraz zraszacz z wkręconym kolankiem 16 na 0,5 cala. Rozkręcam kolanko. Nakrętkę zakładam na rurę. Rurę wciskam do końca kolanka. I dokręcam nakrętkę. Odmierzam rurę na długość. Obcinam i skręcam strójnikiem. Podczas wykopów rowków i układania rurociągów staraj się robić łagodne łuki na narożnikach, żeby nie stosować kolanek i żeby rura łagodnie mogła się zaginać. Po ułożeniu wszystkich rurociągów i zasypaniu wykopów czas na ułożenie trawy. Wcześniej podczas wycinania trawy odkładałem ją tak, żeby ułożyć w to samo miejsce. Układam tak, żeby wystawała około 3-4 cm ponad poziom. Ziemię w rowkach wcześniej nieco ubij, żeby nie zapadła się podczas ubijania trawy. Układam ciasno wyciętą wcześniej trawę i mocno ubijam. Dzięki temu trawa nie siądzie w miejscach, gdzie ułożone są rurociągi. Po dokładnym wykonaniu tej pracy, przy sprzyjającej pogodzie, po zastosowaniu nawozu i drobnych dosiewkach, po miesiącu nie będzie śladu, w których miejscach układane były rurociągi. To tyle w tym odcinku. W kolejnym pokażę, jak uruchomić system i wyregulować zraszacze. Jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu. Zapraszam na mój kanał, gdzie znajdziesz inne ciekawe filmy z serii Zrób to sam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.